Czekaj, bo coś przycisnęła mnie. A bo tam jest może niepowłączane. Nie jest. Kurczę, blady. Mogę się podejść. Coś ci sknociłam. Jest. Okej, okej, okej. Albo jak przekręcisz, to nam puści świetnika. No już? Za cholerę się nie chce zrobić zdjęcie. Coś się nastawiłam. No i się okazuje, że tak daleko od Polski można spotkać ziomków. Halo! Ziomkowie są wszędzie. A spotkaliśmy się właśnie na słynnej trasie de Bori Compagnoni. Oprócz, żeby mi nie było wątpliwości, trasa 61. Czarna, ale wszyscy, jak to ziomkowie nasi, są bardzo odważni. Nie boją się ryzyka. No bo jak się jest w takim pięknym otoczeniu, to wystarczy popatrzeć, to strach każdy przechodzi. Ale pięknie tutaj. Ziomkowie robią fotki. Tak. Co by innym ziomkom pokazać? A jest co? Ano. Ale nie zostawiaj tej wycie rurki. Ano. Tak, to jest najważniejsze. Okej, okay, jeszcze. Zmień pozę, Mariusz. Zapozuj. Hello. Okej, okay. No pięknie. No i mamy piękną pogodę. Nie wszyscy, których tu nie ma, teraz nam zazdroszczą. Tak, uwieczniliśmy nasz pobyt przy trasie. Jeszcze raz jedno zbliżenie będzie. O właśnie, tak piękne. Patrz jak koń na dęb, jak się napuszczę. Kurczę, daj zrobię mu zdjęcie. Jak wnukom pokazuje. Jasne. Jaki dziadek był sprawny. Kiedyś. Raska mi wyszła. Zostaw go gorąco w spokoju. Co ci ta Debora zrobiła? Super! Piękne zdjęcie. Możesz mi też zmogę mnie taki zrobić. No tak. O, jak nic nie ma łzy. Pięknie, kolorowo. De Bori Compagnoni, trasa narciarska w Santa Caterina Valfurfa, Lombardia, Alta Valtellina. Zapraszamy wszystkich.